Na smak biegania zaprasza Fundacja Poland Business Run, organizator największego biegu charytatywnego w Polsce. Pobiegniesz, pomożesz. W dzisiejszym smaku biegania umówiłem się na rozmowę z Marcinem Świercem, legendą biegów górskich, nie tylko polskich, utytułowanym ultramaratończykiem, człowiekiem, który, mam wrażenie, biegnie non-stop przez ostatnie lata swojego życia. Umówiłem się z Marcinem, ale nie w górach, tylko w Krakowie, za to w miejscu, które ma swoje uroki górskie, czyli w Lasku Wolskim. Cześć Marcin, czym zauroczył Lasek Wolski ultramaratończyka, że tutaj trenuje? To szczerze mówiąc od kobiety się zaczęło. Moja żona pochodzi z Krakowa i Basia mi pokazała Lasek Wolski, także to wszystko zaczęło się od kobiety, także piękny teren w środku miasta. Ekstra. Uważam, że każda pora tutaj jest fajna i mamy taki trochę namiastkę małych gór w środku miasta i dla mnie to wystarcza do treningu. Brakuje mi tylko jeszcze takiego trochę płaskiego lasu. To rzeczywiście u mnie na Śląsku miałem mnóstwo lasów. Lasy Lublinieckie są właśnie płucami Śląska i to miałem do dyspozycji tutaj jednak troszkę więcej przewyższeń. Co dziś jadłeś na śniadanie? A powiedzmy, że spotykamy się przed południem. Dzisiaj na śniadanie już, dzisiaj poniedziałek, także dzisiaj robiłem naleśniki z dżemem, który jest własnej produkcji, z borówek, trochę owoców i dzisiaj taka regeneracyjna. Dzisiaj trochę mogliśmy sobie więcej pozwolić, bo poniedziałek to dla mnie zawsze trochę taki dzień regeneracyjny, także dzisiaj fajnie było. Czyli ta dzisiejsza dieta różni się od wtorkowej, środowej, następnych? Tak, tak. Troszkę się różni. Oczywiście bardziej się skupiam. Jeśli to są mocne treningi, to staram się na takich, przed takimi mocnymi treningami jeść tak jak przed zawodami, żeby po prostu żołądek był przyzwyczajony do takich rzeczy, żeby później nie było niespodzianek na trasie. Jaka była twoja droga do mistrzostwa? Czy od razu wiedziałeś, że będziesz biegał tak długie dystanse i zostaniesz zawodowym ultramaratończykiem? To rzeczywiście przyszło z czasem. Na początku to była pasja, biegi, gdzie się zaraziłem w Lublińcu, przy jednostce komandosów w Lublińcu. Oni rzeczywiście byli ultrasami. Komandosi to jednak od razu, ja miałem 16 lat i też już startowałem w biegach, których nie powinienem, bo powinienem mieć 18 lat. I to oni troszkę zarazili tymi ultradystansami i widziałem, jak oni pokonywali i maratony z plecakami i pełnym obciążeniem i te setki, które robią, to już było takie, powiedzmy, jakieś tam może taki zalążek, może tak jakieś ziarno zostało zasiane. A czy myślałem, że zostanę zawodowym ultramaratończykiem? No nie myślałem, bo to trudna decyzja i myślę, że jak zaczynałem swoją przygodę kilkanaście lat temu, ponad 20, to rzeczywiście nie było to tak popularne. Teraz coraz więcej osób ryzykuje i powiedzmy stawia wszystko na sport. Kiedy ja zaczynałem, to rzeczywiście mało miałem takiego wsparcia i w rodzinie, i w otoczeniu. A Marcin, trenuj, angażuj się. No, musiałem wielką drogę i trudną przejść, żeby po prostu ta przygoda trwała do dzisiaj. A powiedz mi, co jest tak fascynującego w takich długich, ultramaratońskich biegach? To, że można bardzo długo ze sobą przebywać, czyli w najlepszym towarzystwie. Tak. Można wiele rzeczy przemyśleć. Ja też biegam bez muzyki, a staram się, powiedzmy, przełamywać trochę te swoje granice, bo też każdy taki bieg jest ogromnym doświadczeniem dla mnie i staram się, powiedzmy, też rywalizować z najlepszymi na świecie, uczyć się od nich, podnosić swoją, nie wiem, wytrzymałość, wydolność, podnosić swoje wytrenowanie. To też jest dla mnie frajda właśnie, że tam step by step, czyli jestem tam ciut zawsze do przodu, no i to mnie pcha takiego do przodu, że to motywuje, że chce się rozwijać, nie? Czyli jak biegniesz, to mówisz, rozmawiasz długo sam ze sobą? Tak, myślę, że między sobą, z Bogiem rozmawiam, nie wiem, myślę, co tu mam zrobić, jak zrobić, co źle zrobiłem, może wiele rzeczy można naprawdę fajnie przemyśleć i właśnie pobyć sobą w tym szalonym świecie, nie? Bo to jest teraz, no potrzebujemy trochę jednak odskoczni od tego szaleństwa. Rozmawiamy przy okazji podcastu Smak Biegania, który ma również swoją praktyczną stronę. Mam do ciebie pytanie,
Jak się rozwijać jako biegacz? Jak stawiać sobie realne cele w swojej takiej drodze biegowej? Co byś radził początkującym biegaczom? Przede wszystkim czerpać doświadczenia innych, zacząć małymi krokami. Polecam moją książkę Czas na Ultra. Rzeczywiście to tam rozpisuję krok po kroku, jak ja zaczynałem swoją przygodę, czyli zaczynam od biegów krótkich, alpejskich. Później powiedzmy był półmaraton, maraton, ta setka pierwsza, te pierwsze dystanse ultra, że to jednak było takie krok po kroku, że nie rzucałem się na głęboką wodę, bo to później widzę po swoich zawodnikach, że może się różnie odbić. Wszystko z umiarem. I na pewno nie rzucamy się od razu na długie dystanse, jednak rozpisujemy to dłużej w czasie. Tak, myślmy długofalowo. Myślmy sobie tak parę lat do przodu, żeby jednak ten dystans ultra był taką nagrodą, żebyśmy tym bieganiem cieszyli się, nie wiem, całe życie, a nie, że jesteśmy taką gwiazdą jednego sezonu, pokażemy, nie wiem, przed znajomymi, no, zrobiliśmy setkę, ale później 3 miesiące dochodzimy do siebie i znowu cierpimy. Ja wolę, żeby ten zawodnik dochodził do tego stopniowo, żeby cieszył się i to ma być jego pasja, to nie ma być na pokaz, to ma być powiedzmy taka trochę spędzenie swojego wolnego czasu, zrelaksowanie się, odstresowanie, pójście do lasu i pobycie z samym sobą, a nie, że to ma być jakaś rywalizacja. Ja też już coraz mniej się chyba tej rywalizacji, to mnie kręci ta rywalizacja, już coraz mniej kręci właśnie i uważam, że też trzeba się trochę skupić na sobie i już wiele rzeczy osiągnąłem w życiu, teraz już wiele rzeczy mogę, a nie muszę. Także myślę, że to też powinno być takim wyznacznikiem dla tych ludzi, że wy możecie, nie musicie. I nie musimy w wieku 40-45 lat udowadniać wszystkim, że od razu przebiegnę maraton i powieszę ten medal i będę się chwalił. Tak, absolutnie. Czy za mnie 4 godziny, czy za mnie 3 godziny. Naprawdę to nie jest istotne. Istotne jest to, żebyśmy właśnie byli zdrowi. To jest naprawdę inwestycja w wasze zdrowie, wasze samopoczucie, wasz luz psychiczny. To jest najlepsze chyba. Jaką rolę w bieganiu pełni według ciebie motywacja i to nastawienie? Co mówisz sobie codziennie, rano, przed treningiem? Nic nie mówię. Szczerze mówiąc, trzeba go wykonać. Mam plan rozpisany w swoim tabeli i mam cały tydzień przygotowany. Wiem, co mam zrobić, na jakim etapie jestem. Motywacja jest ogromnie ważna. Szczerze mówiąc, to chyba najważniejsza i te nastawienie. Gdyby nie to, to już dawno mógłbym się poddać i wiele jest takich przeciwności, kiedy środowisko cię nie wspiera, kiedy, nie wiem, hejterzy po tobie jadą, kiedy przyjdą jakieś porażki. No, nie zawsze się wygrywa, nie zawsze jest, jak to mówią, słońce świeci, ale trzeba napierać do przodu. Ja uważam, że mam jakieś tam swoje cele. Wyznaczę taki cel właśnie długofalowy. Moim celem jakieś, mam marzenie pokonać jakiś super bieg, nie wiem, za parę lat i do tego stopniowo dążyć. Nie wolno się poddawać, no bo ojców sukcesu na końcu będzie wielu, ale to ty, biegaczu, jesteś sam dla siebie i to ty zostajesz, nie wiem, na tym treningu. Wstajesz rano, masz plan treningowy i myślisz sobie, kurczę, ale mi się nie chce. Co ja mam zrobić teraz? Oczywiście, tak każdy sobie zadaje takie pytanie. Ja też mam takie dni, że niestety motywacja jest poniżej mojego jakiegoś tam poziomu. Ale wtedy właśnie mam ten cel długofalowy. Wiem, co muszę zrobić. Tu nie ma co się zastanawiać. Jest plan, trzeba go wykonać. Także ja staram się właśnie odhaczyć to, co mam do zrobienia. I tyle. No. Myślę, że najważniejsze w motywacji to jest właśnie dobrze zaplanować swój dzień. Ja mam tydzień wcześniej właśnie, siadam na to swoją kartką, rozpisuję sobie każdy dzień tygodnia, co mam do zrobienia treningowego, co mam do zrobienia w życiu prywatnym, co mam do zrobienia w życiu zawodowym. Układam sobie właśnie taki plan i te trzy rzeczy muszę połączyć. No i później każdego kolejnego dnia odhaczam. Czasami oczywiście są jakieś poślizgi i nie chce mi się rano wyjść na trening, bo jestem bardzo zmęczony, bo nie wiem, syn trochę słabo przespał noc czy coś, no ale to wyjdę później albo mogę ten trening zmienić. To też, nie wiem, trening to nie jest też apteka, to też trzeba umiejętnie siebie obserwować i dostosować to do codziennych sytuacji. Wymaga to na pewno ogromnego przygotowania logistycznego, no i takiej determinacji, nie? A powiedz mi, czy da się ćwiczyć bieganie w głowie? Czyli porozmawiajmy chwilę o wizualizacji i o czymś, co no, się nazywa treningiem mentalnym.
Tak, trening mentalny to też jest trochę ta nieodkryta rzecz i ja to też odkryłem parę lat temu dopiero. Polecam taką książkę, chyba Trening Mentalny Sportowca i ten audiobook i sobie to czasami wracam do tych rzeczy. Trening wizualizacji, na przykład mogę to powiedzieć na przykładzie mojego startu w TDS-ie w 2018 roku, który wygrałem. Czyli biegu ultramaratońskim? 124 km z Włoch przez największe góry tam właśnie niedaleko Mont Blanc aż do Chamonix. Ja te zawody wygrałem w sumie po ostrym finiszu. Ale co było właśnie takie najważniejsze? Ja ten bieg miałem nagrany w głowie. Robiąc rekonesans trasy, zrobiłem sobie właśnie kilka tygodni wcześniej, zrobiłem sobie rekonesans, wiedziałem, co mnie czeka na trasie, gdzie jestem. I ja wizualizowałem sobie zawsze wieczorem ten trening, te treningi i łączyłem tą trasę. I tak samo było właśnie w noc przed startem. Po prostu ja w ciągu minuty przebiegłem tą trasę w głowie. Wiedziałem, gdzie są najważniejsze momenty, gdzie jest trzeba zaatakować, gdzie trzeba oszczędzać, gdzie trzeba wziąć jedzenie i picie, gdzie mnie czeka właśnie meta i który będę na tej mecie. To jest właśnie rzecz, którą sobie właśnie nagrałem w głowie, sobie odtwarzałem. I to też pomaga naprawdę wiedzieć, co cię czeka. Czy koncentracja to jest też ten element, który jest bardzo ważny w takim przygotowaniu do startu, czyli nie rozpraszanie się? Oj, bardzo. To znowu historia kolejna. UTMB, czyli bieg, którego nie ukończyłem, który też marzył mi się i ciągle mi się marzy. Za dużo tego było. Byłem, powiedzmy, postawiony trochę w roli faworyta i za dużo może chciałem, wszędzie byłem rozchwytywany, starałem się, nie wiem, jeszcze prowadzić jakieś tam raporty ze swoich treningów. Tego było za dużo i rzeczywiście koncentracja jest kluczowa i dlatego czasami lepiej startować w takiej trochę pozycji przyczajony tygrys, ukryty smok i rzeczywiście być trochę takim czarnym koniem, także tak, koncentracja to jest mega, mega ważna rzecz. A jak ty się koncentrujesz? Odseparowujesz się, słuchasz muzyki, rozmawiasz z bliskimi? Staram się właśnie odseparować troszkę i kilka dni wcześniej pojechać na zawody, trochę spędzić na tej trasie, pobyć z rodzinką i tyle. Myślę, że po prostu poukładać sobie wszystkie rzeczy, to co mnie czeka na trasie, czyli na przykład, nie wiem, support, i przewidzieć nawet te takie niespotykane, nie wiem, zawsze mam, nie wiem, przygotowany właśnie drugi buty, drugi strój, drugi plecak, bo coś się może stać, czy rozedrzeć, nie wiem, buty, no co mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, ale zawsze trzeba mieć ten plan B. Także na te rzeczy, które mam wpływ, staram się po prostu zaradzić. Na te, które nie mam wpływu, to trzeba po prostu przyjąć na klatę i no i super, zbierać doświadczenie. Z czym walczysz na tak długiej trasie, na przykład jak na UMTB? Z rywalami, ze zmęczeniem, z samym ze sobą, z kryzysem na trasie? Myślę, że trzeba się skupić na sobie. To są za długie dystanse, żeby się skupiać na rywalach i jakiejś walce z nimi. Tak mówię, ja już też trochę taka walka, nie lubię takich właśnie pokazywania faworytów, a ci będą walczyć i ten jest lepszy, tamten lepszy. Ja już jednak trochę chyba z tego wyrastam i uważam, że trzeba się jednak skupić na sobie i na swoich możliwościach i na swoich takich, to co się udało wytrenować, pokazać 100% tego danego dnia, to co ma się najlepszego. Nie uważam, że rywalizacja jest aż tak istotna. Myślę, że grunt właśnie skupić się na sobie na tych długich dystansach. Czy na swojej drodze biegowej popełniałeś i popełniasz błędy? Jakie one mają wpływ na twój rozwój? Oczywiście każdy popełnia błędy i grunt to wyciąga z nich wnioski. I coraz mniej ich popełniać. Były jakieś na początku, myślę, że błędem na pewno było zaczęcie od długich dystansów i mogłem się skupić, mogłem być, nie wiem, w innym miejscu, mogłem być olimpijczykiem, nie wiem, wpisy w moich pierwszych zeszytach, które prowadziłem, czyli takich planach treningowych. Zawsze marzyłem o igrzyskach olimpijskich w maratonie, żeby być maratończykiem, ale nigdy mi się to nie udało, bo nie wiem, może miałem za mało talentu, może nie trafiłem na odpowiedniego trenera. Byłem, nie wiem, już nie byłem już tak młody i nie byłem perspektywiczny. Także ale czy to ważne? Myślę, że no, każdy popełnia błędy i grunt, żeby teraz, nie wiem, wyciągać z nich wnioski,
tak, cieszę się, że jestem w miejscu, w którym jestem, napieram do przodu. Każdą kolejną okazję staram się wykorzystać tą przyszłość, powiedzmy, jakoś tam kreować to, co się da. Powiedz mi, jaka jest strategia Marcina Świerca na takiej długiej trasie? No, uczyliśmy się biegać, zaczęliśmy biegać coraz dłużej, no i w końcu stajemy na takim dłuższym. Czy to jest pytanie takie, jeżeli chcemy się, mówiąc wprost, rywalizować, to starasz się jakby kontrolować czołówkę, biegniesz na początku szybko, na końcu szybko, jaka to jest strategia? No właśnie, to myślę, że to już wszyscy chyba znają, ci, którzy się orientują w biegach górskich, że ja zawsze się rozpędzam i początek jest, powiedzmy, spokojny, rozgrzewkowy. Może też jestem takim typem trochę, jak to mówią, diesel, czyli długo się rozgrzewa, ale może długo, a i szybko na końcu. I to też pokazały niektóre starty, że na przykład, nie wiem, na Mistrzostwach Świata na długim dystansie ostatni na przykład odcinek pokonywałem prędkością zwycięzcy z pomiarów, a kończyłem na 7 miejscu, a zaczynałem na przykład, nie wiem, z 14, z 15 miejsca, a kończyłem tam w pierwszej dziesiątce. Tak samo też było z tym TDS-em, gdzie po prostu na prowadzenie dopiero wyszedłem na 3 km przed metą i te zawody wygrałem. Także myślę, że to taka trochę negative split, czyli równo, spokojnie, a końcówka rzeczywiście aktywniej i ile fabryka dała, tyle ciśniemy. Pamiętasz jakieś bardzo poważne sytuacje kryzysowe na trasie, z którymi sobie poradziłeś i jak sobie poradziłeś? Kryzysy oczywiście przychodzą i każdy jakiś tam bieg to jest ogromne doświadczenie, ale właśnie to doświadczenie buduje kolejne doświadczenia i staramy się je lepiej wykorzystać. Były takie kryzysy, pamiętam, że za dużo startów, to jest taki jeden, nie było czasu na regenerację i pamiętam jedne zawody, będąc w czołówce, niestety ostatnie 10 km musiałem przejść pieszo, bo po prostu byłem tak zmęczony i prowadzeniem zajęć i zawodników na obozie, że musiałem te ostatnie 10 km przejść i spadłem poza pierwszą dziesiątkę. No ale co, dotarłem do mety, nie poddałem się. Były też takie dwa momenty właśnie, że musiałem zejść z trasy w Pirenejach i na UTMB, no, gdzie po prostu dalsza kontynuacja takich zawodów to była obciążona też kontuzją. Nie? Myślę, że też każdy musi mieć swój rozum. No, jeśli masz jeszcze rywalizować, nie wiem, 50 km i masz cierpieć te 50 km, to po prostu lepiej zejść i nie męczyć się. Organizm mamy tylko jeden, fajnie go nie zniszczyć. Też moi zawodnicy, ostatnio właśnie nawet Radek, który trenuje u mnie, też nie ukończył zawodów z powodu wysokości. Startował w zawodach, gdzie jest bardzo wysoko, 2,5 tysiąca i wyżej. No i po prostu nie był przyzwyczajony do tej wysokości. No i też organizm nie przyjmował posiłku, picia, jedzenia. No i kontynuacja tych zawodów, gdzie po prostu nie miał energii w połowie, no nie była, po prostu była pozbawiona sensu. Także no, takie rzeczy się zdarzają. Grunt właśnie z nich wyciągnął wnioski, że na takie zawody nie trzeba pojechać wcześniej, te jedzenie jednak potestować trochę wcześniej i trenować z tym wyżywieniem, co jest bardzo trudne. Także ja myślę, że te kryzysy są potrzebne, bo jakby było tak łatwo, to by to wszyscy robili i wszyscy by biegali. Czyli miarą dojrzałości takiej zawodniczej biegacza, jak rozumiem, jest również umiejętność powiedzenia sobie w pewnym momencie stop i nie ma wstydu. Oczywiście, to jest, jesteśmy tylko ludźmi i taki, taka dobra decyzja tylko nam, powiedzmy, może to jest krok w tył, ale taki krok jest potrzebny czasami, żeby właśnie jeszcze się wyżej wyskoczyć. Bo to jest tylko dobry dla naszego organizmu. A na czym polega coś, co nazywamy pewnego rodzaju optymalizacją treningową? To jest też kilka rzeczy się składa. Przede wszystkim w treningu musi być systematyka, musi być regeneracja między mocnymi akcentami, zrobić coś spokojniejszego. Nie można tylko, nie wiem, w każdym treningu robić życiówkę na 10 km i to też nie prowadzi nigdzie. Stopniowanie trudności. Kolejna rzecz. Jeśli zaczynamy, to nie wiem, zróbmy 10 minut marszu, 5 minut biegu, 10 minut marszu. Tak zaczynam też z zawodnikami, żeby poznać swój organizm, swoje tętno, jak reagujemy. Marsz jest świetną, również treningiem. Ja również po kontuzji, gdzie miałem złamaną rękę, pierwszy miesiąc po prostu maszerowałem bez biegania. To też wiele uczy. Kolejna rzecz, no, periodyzacja treningu, czyli to, gdzie ten
szczyt formy ma być. Czyli na początku musi być właśnie budowanie bazy, później jakieś akcenty. Musimy to stopniowo robić. Także ta optymalizacja treningu naprawdę, no i przede wszystkim dostawać do swoich możliwości. To też nie każdy może sobie pozwolić, nie wiem, na 7 dni treningowych. To też praca jest, obowiązki, rodzina. Dostosujmy do swojego życia. To jest właśnie, co powtarzam w sumie na swoich wykładach zawodnikom i na obozach. Pierwszy punkt, rodzina, obowiązki, później jest trening, pasja. I to jest chyba najtrudniejsze do ułożenia. Reszta, jak już się to poukłada, ma się to rozpisane i znajdzie odpowiedni balans w życiu, to będzie frajda. Jakie dyscypliny jeszcze są bardzo dobrymi dyscyplinami towarzyszącymi bieganiu? Co warto robić? Ja u siebie mam kilka dyscyplin takich dodatkowych. Jest to rower, i to MTB, i szosa, i trenażer, i spinning w każdej formie. To jest latem. Jeszcze można dodać pływanie, też jest świetne, regenerujące, chociaż czasami wolę posiedzieć po prostu w jacuzzi i to też jest, nie wiem, czy to jest jakiś sport olimpijski. Ale co jeszcze? Zimą uwielbiam narty biegowe. Rzeczywiście staram się na przykład zrobić kilka wyjazdów i takie długie wycieczki na nartach sobie poszusować i pozwiedzać na spokojnie. To chyba takie najważniejsze sporty. Na pewno też jeszcze siłownia i sprawność. To jest też rzecz, która warto dodać, bo też buduje twój potencjał i na pewno później masz więcej energii na takie zawody długie. Biegasz i przychodzi ten dzień, a potem przychodzi ten słynny dzień konia. Co to jest dzień konia? No, dzień, gdy wszystko, cała ta układanka, wszystkie te puzzle składają się na jedną wielką frajdę i od początku do końca masz frajdę, że jesteś na trasie, że rywalizujesz, że wszystko się układa i no i wygrywasz. Najważniejsze z samym sobą. Rozmawiamy w smaku biegania, więc pytanie jest takie, jak wygląda twoja codzienna dieta? Liczysz kalorie, masz specjalny jadłospis? Nie, absolutnie staram się tego nie liczyć, bo chyba bym zwariował. Staramy się z Basią, z żoną dbać o dietę, na pewno mało przetworzoną, staramy się sami gotować. Są to rzeczy proste, węglowodany, makarony, uwielbiamy pasta party w każdy możliwy sposób, uwielbiam kaszę, zwłaszcza jaglaną często robimy, quinoa, co ostatnio było, jakieś wegaburgery zrobiliśmy sami z warzyw, z buraka i proste rzeczy, najprostsze rzeczy są najlepsze i dużo warzyw sezonowych, teraz jest fasolka, teraz były truskawki, koktajle truskawkowe, no, pycha. Ale nie jesteś wegetarianem. Byłem, raczej ten, unikamy mięso, staramy się to powiedzmy raz w tygodniu, nawet czasami tego w tygodniu też nie ma mięsa i też jest okej. Weganinem nie jestem ani próbowałem, niestety z powodów braków witaminy B12 miałem problemy z anemią i trochę wróciliśmy, ale tak mówię, jest to jakieś, jeśli to już jest mięso, to jakieś dobrej jakości i to też tylko po mocnych treningach jakieś. A czy ta dieta różni się znacząco przed 2-1 dzień przed twoim startem? Tak, dieta przed startem jest bardziej bogata w węglowodany i też raczej unikamy rzeczy smażonych. Często to jest zwykły makaron z oliwą, żeby tylko trochę smaku było. Ryż z jakimiś warzywami lub płatki owsiane, owsianka z prostymi dodatkami. Raczej właśnie mało miksu, chociaż rzeczywiście mam takie smaki przed zawodami, żebym naprawdę zjadł. Wszystko bym wciągnął, ale ten, no trzeba to jednak ostrożnie, bo organizm ma różne smaki. A co jesz na trasie? To zależy jaki dystans. Jeśli to jest powiedzmy do maratonu, to tylko jest jakiś żel, kilka żeli i do picia. Teraz pracuję z taką firmą Mountain, która też właśnie działa z Kilianem, działa z Eliudem Kipchoge i to jest dużo węglowodanów w tych napojach, czyli to jest tam chyba na 8, na pół litra 80 gram węgli. Każdy żel to jest 20 gram węgli i ja staram się przyjmować między, na każdą godzinę mniej więcej 100-120 gram węgli i to sobie liczę. To jest na pewno kalkulator. Nawet na treningach, jak siedzę, nie wiem,
na rowerze, czy właśnie idę biegać, zawsze mam przygotowane ileś bidonów i wiem, ile jest właśnie w tym węglowodanu, że ta godzina biegania to jest, musi być wciągnięte 100-120 gramów węgli. Są badania właśnie firmy Mauten, że mniej więcej ta podaż węglowodanów pomaga biegaczowi w sportach wytrzymałościowych utrzymać dobry, powiedzmy, dobrą kondycję i też mniej jest uszkodzeń mięśni, no i to akurat się sprawdza i później ta energia jest do końca. I co jeszcze na trasie? Jeśli to są już dłuższe zawody, no to staramy się coś łatwego, przyswajalnego. Jeśli to są naprawdę długie zawody, to już Basia robi, nie wiem, kaszę z dżemem na jakimś punkcie, zjem kasza jaglana, działa trochę odkwaszająco. Też są takie on repeat, to jest rzecz, która zastępuje posiłek. Robi się to z wodą, w szejku i można to po prostu zastąpić jako pełnowartościowy posiłek. I też przede wszystkim patrzę na skład. Patrzmy na składy tych rzeczy i im rzeczy prostsze, tym na pewno lepsze. Rozumiem, że nie pracujesz na stałe ze specjalistą typu dietetyk. Współpracowałem z kilkoma i, no i myślę, że doszedłem do wniosku, że raczej to będzie doświadczenie swoje. Basia też jest po kursie dietetycznym. No i tak mówię, ta dieta to też musi być dostosowana do możliwości naszych, czyli tam, gdzie jesteśmy, tam staramy się, powiedzmy, gotować sami. No i do naszych smaków, także ciężko jest później z takiego planu, który mamy od dietetyka, wyciągać rzeczy i jakieś przepisy wykonywać. Także staramy się swoje doświadczenie, powiedzmy, tam przekuwać, nie? A co pijesz? A czego nie piję? nie piję alkoholu, nie wolno. Alkohol jednak to krok w tył. Też mam taką zasadę, że jeśli robię coś, to porządnie, czyli alkoholu nie piję. Czyli żadnego piwa, żadnych innych rzeczy, które nawet są no, pewnego rodzaju, mogą mieć dodatkowe jakieś elementy? No nie, to absolutnie nie i tu też nie polecam. Oczywiście wszystko jest dla ludzi. Ja też zawodnikom powtarzam, wszystko jest dla ludzi i jeśli ktoś chce, powiedzmy, coś więcej osiągnąć, no to musi pewne rzeczy też poświęcić. A co piję na trasie? Tak jak mówię, izotonik, który ma właśnie dużo węglowodanów, elektrolity. W te upalne dni to mamy zawsze przygotowane wodę z kranu, po prostu mamy nalaną do jednego wielkiego zbiornika razem z cytryną, z miętą. Czyli najprostsze izotoniki, które sami jesteśmy w stanie zrobić. Tak, nawet staram się rano, mam właśnie też sok z buraka i też dziennie staram się chociaż te pół szklanki wypić. Czasami robimy zakwas z buraka, też burak trochę nieodkryta i niedoceniana nasze warzywo, które ma ogromną ilość żelaza i pomaga na pewno w budowaniu krwi. I tyle. Myślę, że najprostsze rzeczy są właśnie najlepsze. No. A jak się regenerujesz? Leżąc do góry brzuchem i nogami w przód. Nie, najbardziej się regeneruje aktywnie, czyli na przykład właśnie po takich zawodach, które są męczące i długie, nogi są zmęczone, to staram się właśnie wyjść na rower, spędzić czas z rodziną, wyskoczyć może na jakiś basen. Raczej aktywnie, żeby powiedzmy trochę te wszystkie produkty przemiennej materii, które się zgromadziły, tak zwane zakwasy, zregenerować. Czy to, o czym opowiedzieliśmy, o czym ty opowiedziałeś naszym słuchaczom, możemy nazwać po prostu metodą Marcina Świerca na bieganie? Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć to. Biegacze i nasi słuchacze niech ocenią. Ja myślę, że polecam właśnie moją książkę Bieganie metodą Marcina Świerca, czyli Czas na ultra i każdy niech znajdzie swój czas na te ultra. To nie jest tak, że dzisiaj o nas usłyszałeś i o biegach na 42 km po górach czy 100 km, tylko pomyśl, kiedy jest ten twój czas na ultra. Na pewno jest czas na bieganie, na ruch w dobie, kiedy no, wychodzimy z pandemii z dodatkowymi kilogramami, byliśmy pozamykani w domach. Naprawdę uważam, że ruch jest najlepszym lekarstwem na nasze bolączki, na te zamknięcie, na depresję, bo też wiele ludzi na pewno walczy z depresją. Myślę, że każdy z nas jest ciągle pod presją, ciągła jakaś walka. Bądźmy daleko od tego. Starajmy się właśnie skupić na sobie. Idźmy w las, tam odświeżmy rozum. Pobądźmy sami sobą, bez muzyki. Bądźmy świadomi swojego ciała, bądźmy świadomi tego, co się dzieje.
No i tyle. Myślę, że na pewno będzie dobrze. Jakie masz następne wyzwanie biegowe? Moje następne wyzwanie biegowe to rzeczywiście jest Tatra Sky Marathon. I później Mistrzostwa Polski na ultradystansie, 80 km, to jest początek sierpnia. Początek września w Krynicy na Europejskim Festiwalu Biegowym biegnę 100 km. No i mam nadzieję, że również zdobędę nominację na Mistrzostwa Świata, które odbywają się 11 listopada w Tajlandii, czyli zostały mi w sumie 4 starty w tym roku. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także no jest co kibicować, zapraszam. We wrześniu nasz bieg charytatywny. Czego chciałbyś życzyć słuchaczom Smaku Biegania przed właśnie tym biegiem charytatywnym Poland Business Run? O, przede wszystkim luźnej nogi. Również trenuję zawodników swoich, którzy się przygotowują do Business Runa i dla nich to jest początek przygody. Także powtarzam, żeby to właśnie była frajda, bo to jest bieg sztafetowy, to jest bieg w drużynie. Ja też w swojej karierze biegałem biegi sztafetowe i to jest ogromny power, bo nie biegnie się tylko dla siebie, nie biegnie się dla swojej drużyny, ale też mamy jakiś szczytny cel. A właśnie Poland Business Run jest świetną okazją, żeby właśnie zebrać środki na całą działalność fundacji i to powinno motywować. 5 km to jest naprawdę najlepszym zajmie 15 minut, a reszcie może nawet pół godziny, także te pół godziny poświęćmy właśnie dla innych. Polecam nawet przejść te 5 km, także trzymam kciuki za wszystkich, bo to jest, myślę, ogromna frajda, początek może waszej przygody z bieganiem, wielkiej przygody. Powodzenia. Powodzenia, dziękujemy, widzimy się we wrześniu. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Do zobaczenia. Na Smak Biegania zaprosiła Fundacja Poland Business Run.